Nie, najnowszy zobaczmy dla testa. Spartiatics! I obojętnie. Powodzenie mam duże u chłopaków, ale Ilona. Nie jestem zainteresowana na ten moment żadnym chłopakiem. Ostatnio tak myślę, że lepiej pobyć sobie samym. Chłopaki chwilowo mnie nie interesują. I dlatego wolisz opalać się w pojedynkę? A co jeszcze lubisz robić? W tej chwili interesuję się modą, występuję w teledysku. 723 lata, co ty piszesz? Tak. Nie obrażaj ludzi. Mam swoje ludzi. Marzenia, które teraz realizuję i na nich wolę się teraz skupić. A jakie to marzenia, lepiej nie zdradzać, bo można zapeszyć. Ale wracając do meritum, faceci pewnie lgną do ciebie jak pszczoły do miodu. Oj, wiadomości dostaję bardzo różne. To zapytanie, czy pójdę na wesele, czy pójdę z nimi gdzieś na imprezę, czy umówię się na randkę, na kawę. Pójdziesz ze mną na bal gimnazjalny? W ten moment odmawiam każdemu, wolę sobie pobyć sama. Czyli najlepiej czujesz się we własnym towarzystwie, bo lepiej samemu niż z byle kim, byle gdzie i byle jak. Nie interesują mnie faceci, którzy oglądają się za innymi dziewczynami. Nie lubię natręctwa. Jak facet za dużo daje komplementów, od razu mi się wydaje, że jest po prostu zwykłym podrywaczem. Ilona okay. Wysoko postawiła poprzeczkę i czeka na prawdziwą miłość. Coś tu nie gra ogólnie. W sensie, nieważne, nic nie mówię. Miłość, ja nie komentuję tego, ja reaguję. Miłość. Pierw trzeba się zapoznać, poznać jego zainteresowania, on moje zainteresowania. Nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. A wygląd ma znaczenie? Lubię urodę facetów hiszpańską. Bardziej mi się podobają faceci ciemni, z brązowymi oczami, z ciemnymi włosami. Na pewno nie młodszy, starszy ode mnie, nie w moim wieku. Mam akurat 80 lat. Wolnego? Ja zawsze poznam kłamcę. Kłamcę poznaję po tym, jak za dużo... Co sądzę o artystycznych cycach na Twitchu? Niezły, jakby to powiedzieć, pokaz, nie? To jest przesada w dupę. Mówi, na te rzeczy podrywa. Się patrzeć nie jak da. Jak na pierwszej randce facet się dobiera do kobiety, to wiadomo, że to jest zwykły podrywacz. Nie ma, wtedy nie wierzę, że z tego może zrodzić się miłość. Ale może tym razem zrodzi się coś pięknego. Kto wie, może nawet miłość. W dupę taka, to bym do Araba wysłał, żeby u niego... Co? Singielka spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Cześć. Cześć. Ujomi, Ilona. Kupił jej słonecznika? Tak, no, ciekawe. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Ja tak nie lubię, to jest wieśniacko. Ilona postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Jakby jego, ale nie, to są bardziej blond. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Raczej wątpię, żeby doszło do jakiegoś zbliżenia. To pierwszy Klasik. Taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom nie na flirt. Interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Wilk podkreślenie Sparty dał na Golibordę 5 zł. Dziadek ten body art, jaka tematyka będzie? Banan w krzakach? Czy na gładkiej patelni? Wolę tak. Dziękuję bardzo. Jeszcze przemyślimy koncepcję. Na pewno dobrze to trzeba nazwać, nie? Starsza, tak. Jesteśmy kwita. Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł. Jeżeli Ilona odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której ten udało Alvaro. Się nabrać singielkę. Czas na prezentację uczestników gry. Alex strzela fotki. To jest jego pasja i miłość. Cześć, jestem Alex, mam 25 lat, jestem fotografem, a to moja narzeczona Ada. Mateusz... Ty narzeczona i w tym programie wystąpili, żeby się rozejść? XD? Dobry plan. Z zawodu jest szewcem, a w wolnych chwilach zionie ogniem jak smok. Kurde, bo się zaraz podpali ten typ. Ty puściliby, jakby się podpalił? Cześć, nazywam się Mateusz, mam 29 lat. Cały poplut. Ja pierdzielę, to żeś przemyślał w program. No nie najlepiej, no. Nie. Próbuję uczyć się kuglarstwa, a to moja partnerka Noela. Domek. NPC. No nic. Lubi no, mieszać w garach. Ciężko. Cześć, jestem Tomek. Mam 39 lat. No w tym roku już będę miał 40. Okej. Okay. Zawodu jestem górnikiem, lubię gotować i jestem singlem.
i wszystko jasne. Na pierwszy ogień idzie Aleks, który już nie jest singlem. Spotkaliśmy się pierwszy raz na sesji zdjęciowej, bo Eda się zajmuje modelingiem, a ja zajmuję się fotografią. My jak się poznaliśmy, no to właśnie w sumie spodobał mi się jego charakter. Ty tu jakieś gierki leżą? Charakter, no i... Wyszło z jakoś mnie tak, jakoś mnie tak przekonał po prostu do siebie. To była taka zwana miłość od pierwszego wejrzenia. Tam niepotrzebne były żadne teksty na podryw. I Aleks ma swoją prywatną modelkę na wyłączność. Jesteście nierozłączni. Jakie macie widzowe teksty na podryw, ale takie, że żeby chociaż 50% skuteczności było? A zazdrość jest? Ona jest bardzo zazdrosna. Nie. Po prostu morduje na miejscu. To musisz mieć się na baczności, bo będzie bolało. I lepiej na wstępie ustalcie strategię. Powiem, że jestem fotografem, że jestem w trakcie mieszkania u ciotki. Brzmi wiarygodnie. Banki na koncie trzymam. Prosi o rozbieraną sesję? No może będą jakieś. Bolało jak wyrzucili. Jak wrzucili cię pod barierkę, a H61, co to znaczy? Będzie cię oglądać. Może. Od kiedy lubisz akty? Damy radę. Nie przeginaj. Może już czas ogarnąć kwadrat. Gada, że i tak, H61, a ona H66 i ty potem AH90, a ona AH68 i jest git. Dzięki za ten komiks. Musimy posprzątać, zanim przyjdzie glonojad. Witam, Mario. Kto przyjdzie? Ej. Nie bądź, wstajemy, to twoje ciuchy chowamy. Jezu. Ruchy, ruchy, bo singielka już się zbliża. No, no, ja. Miała matka, co? Na pewno go rozszyfruję. Mam swoje sposoby. Będę szukała w domu rzeczy kobiecych. Na pewno coś się znajdzie. Wypytam go o pewne rzeczy. O jego byłe dziewczyny. Na pewno mi się uda. No, na po kielichu? Trochę tak ten, na odwagę. Z dowodów zbrodni. To pachnie jak dla młodej kobiety. Weź mam miejsce może, co? A jak singielka znajdzie coś, to jak się będziesz przed nią tłumaczył? Pod remizą? O, to się przyda, to niech zostanie, bo ciotka stara jest, musi a się dowiedzieć. Devro, a tak więc 6-8. Strategia na ciotkę. Chyba wszystko. Teren ogarnięty, plan jest, to teraz czas zadbać o wizerunek singla. Tu. Im mniej atrakcyjny, tym lepiej. Ale se włosy zrobił, a wcześniej miał inaczej. No i dobrze, czyli świetnie, wyglądam na singla. Wilk podkreślenie sparty dał na Golibordę 5 zł. Może ze względu na wiek? Martwa natura. Dwie rodzynki i zwiędły banan. Ty mówisz o artach. O tytułu streama do art? Który mam zrobić? Martwa natura brzmi dobrze. Typ wycofanego nerda, który boi się kobiet i słaby z niego wyrywacz. Bajera też będzie pewnie kiepska. Kurt Cobain to jest? Dziewczyna chowa się w sypialni. Można zaczynać przedstawienie. Czy Ilona łyknie ten kit? Nirvana Enjoyer. Hej. Dzień dobry, a na ciebie trzeba długo czekać. No tak trochę, bywa. Ilona jestem. Alex. Miło mi, proszę. Dziękuję. No, trochę uwielbiam, kiedy ciocia przychodzi w odwiedziny. Wiesz co, nie jestem stąd, to jest mieszkanie cioci. My z kumplem przyjechaliśmy po prostu na miesiąc popilnować mieszkania. Trochę taka za stara. A skąd przyjechałeś? Z Bydgoszczy. Co porabiasz w Bydgoszczy? Wiesz co... Uczysz się dalej czy coś? Nie, już skończyłem się uczyć. Jak to skończyłem też studiować, fotografią się zajmuję. Czasem dla jakiegoś urzędu miasta robię foty, a czasem tak dla siebie. Ile ona ma? Nie wiem. Ile ona ma lat na oko? Możesz. No figurę ma ładną. A wcześniej miałeś dziewczynę? Tak, miałem kilkanaście albo kilka związków. Trudno stwierdzić, bo koledzy mi zawsze liczyli. Kilkanaście dziewcząt? Z kolegami te? To ja, jak oni liczyli, to im wyszło, że miałem 13 dziewczyn, ale średnia związku wychodziła im koło 2 lat, więc ja nie wiem, jak oni to policzyli. Ja się zastanawiam, o kim on teraz gada. On nie mówił, że ma 20 lat? Jak? A mogłam skorzystać z toalety? Jasne. Aleks się trochę zakręcił. Trochę się zaplątał w zeznaniach. Ciężko będzie to odkręcić. Warto omówić temat z dziewczyną. Amon Ra, taki gość. W tym czasie przejrzy wam konto. Już uciekł do niej? Lustereczko? No, lustereczko może być cioci, ale... Ale... Może mu pogrzebiemy trochę w szafie. Jak? Straszna jest.
Czemu strasznie? Wygląda, jakby miała 40. A może ma 40? Są kobiece rzeczy na 100%. Aha, 6. Znalazła włosy na szczotce. Jakby jego, ale nie, to są bardziej blond, bo są kobiety. On włosy. Ma blond chyba, o, czy ciekawe, nie? Ciekawe, jaki kolor włosów ma ciotka. Czy on mnie przeszukuje? No mam długie włosy. Fajny chłopak, młodziutki, no nie w moim typie, za młody. Z tej mąki raczej chleba nie będzie, ale skupmy się na śledztwie. Kłamie czy mówi prawdę? Co jeszcze chce będzie szukać? Ale tu jest jakiś sweter. Szalik. Ten szalik jest na 100% damski, to nie jest jego. Możesz powiedzieć, że może się rozebrać, się zasłonić tym szalikiem. Będzie okay. Fajna sesja zdjęciowa, proszę bardzo. Nie zdziwiłabym się, jakbym by powiedział, że ma po prostu jedną dziewczynę i mieszka z nią tutaj, studiuje, mieszkają razem, ale nigdy w życiu nie uwierzę, że miał tyle dziewczyn. Za młody chłopak, za wstydliwy chłopak. Cały drży. Jestem nerwowy. Lubię, jak mi się drgają ręce. Ja mam zawsze takie. Alek, możesz już przyjść? Ciocia woła. Z kim tak rozmawiasz długo? Iść. No co tam? Chodź, weź krzesełko, usiądź sobie koło mnie. Przepyta cię tu teraz. To jakiś antyk? To cioci będzie. Tak? No, wyobrażasz sobie, żebym ja miał takie luskarko? Przepraszam cię bardzo. Jaki ciocia ma kolor włosów? Tak, Guy Gaming. W sensie Tobiasz, w sensie... Kolor włosów? Wiesz co, to jest ciężki temat. Bo wiem, że się farbuje. A w tej chwili jaki ma kolor włosów? W tej chwili ma chyba blond, ale nie jestem pewien. Smuteczek. Myślałam, że będzie ciekawsze te randko. Czyli szal, co jest? Komin? Jak można wiedzieć? Szal jest cioci. Cioci? A komin? Twój. A komin dostałem od cioci. Żeby do niej pasował. Jaki w dupę komin? Co to jest? Zmierza w złą stronę. Co to w dupę jest? Nie zasłuje w gardle? Jak chcesz, mamy wino. Może prawda się rozkręcisz. Wytrawny. Może jakieś zdjęcie mi zrobisz? Mogę spróbować. Dobrze, nareszcie się coś dzieje. Ja jestem w twoim guście? Szczerze nie. Nie. W moim guście są dziewczyny... Młodsze. No. Ja go kocham za osobowość akurat. Romantyczna sesja może zaistrzy między fotografem a modelką. Powiedział, że jest stara. A może zrobisz mi na balkonie? Możemy zrobić na balkonie. Tak? Nie no, dobrze sobie radzi. Najlepiej jak będziesz miała ręce blisko jakby swojego torsu i piersi. Tak gdzieś? No, coś w tym stylu. Ja ci zrobię dwa zdjęcia. I ci pokażę. Alex ustawia singielkę i dobrze mu idzie. Taki nieśmiały to on jednak nie jest. Ja ci coś wygarnę, zobacz. Widzisz, teraz też jest inaczej, bo tu nie było światła. Mi się bardzo podoba tam jest cień. A tu już masz światło na. Nie wiem, Wilczek. Bo mam lampę. No i pięknie. Chyba się podoba. Tylko żeby zdjęcia na moje nie przewinął, zaraz będzie przypał. To co? Bo wy się robi modelką. Dobrze. Ale zaczęli się dogadywać. Nie potrafię cię do końca rozgryźć. Nie miałeś tyle dziewczyn, co mówisz? Nie, ale ja ci. Ale nie chodzi o to. Nie, w ogóle mi się wydaje, że. Nie, w ogóle mi się wydaje, że ty w ogóle nie masz dziewczyn. Chyba chciałam go obrazić. To chyba dobrze. Ma tak udawać. Trzeba uzgodnić temat z partnerką. Ile tych dziewczyn w końcu było? To już wygrał? Nie potrafię rozgryźć do końca. Czy mieszka tutaj z kolegą? Czy mieszka tutaj z dziewczyną? Ale na 100% mieszka z dziewczyną. Tak mi się wydaje na 90%. Obliczenia. 100% że mieszka z dziewczyną. No tak na 90% mi się wydaje, że mieszka tu z dziewczyną albo z chłopakiem. No tak 50% że mieszka z dziewczyną, na 100% że mieszka z dziewczyną. No i 90%. Siema, stary. Wszystko dobrze pochował. Może jakieś zdjęcie znajdę, nic nie mogę znaleźć. Ty, że tambury tam były. Już neutralne. Ale troszkę zacząłeś przymówać. No nic, po prostu dobrze się chłopak maskuje. Nie wiem, gdzie jeszcze zerknąć. Mało tutaj jest szufladek. No, przymówiłem, że to jest mieszkanie ciepłe. O, proszę. Co? Filmy takie jak moja mama ogląda, no to... No właśnie. No właśnie, to są filmy ciutki. Ej, on wygra noży. Przypadkiem. Idzie studencik. Idzie studencik. Przypadkiem wygra. Co, Aleksik?
Widzę, że w głowie ci się już kręci. Nie może. Nie, no bez przesady. Nie. Znaczy, może trochę, rzeczywiście, minimalnie. No way. Słuchaj, Alex, zdrowie. Zdrowie. To Bruderek, tak? Bruderek. Brudzio? Brudzio. Nie żałuję naszego spotkania. Miło mi było ciebie poznać. Wiadomo, nie jesteś moim guściem, jesteś za młody. Nie no, kiedy mama ci każe z ciocią się dzielić opłatkiem w dupę na święta, zała. Miło mi było ciebie poznać. Wiadomo, nie jesteś moim guściem, jesteś za młody, po pierwsze. Nie tak za dużo, może nie tak młody, bo na Wigilia. Obciąć, od skóry są ciemne. Żartuję sobie teraz, nie? Znasz żarty, nie? Ale jesteś za młody. A ja fajny młody chłopak jesteś. Żebyś trafiła rzeczywiście tego starszego faceta. W moim typie też nie jesteś. Co się tak stało, Adamczyk? A ja ciut starsza. Tak. Jesteśmy. Zagraj w Pałonga? Nie wiem, co to jest. Jesteśmy kwita. Jest miło, jakbyś chciała kiedyś mam po prostu zagrać, spotkać się, pogadać. Chętnie bym spotkała się na sesji fotografii. Okej. Okay. A jednak chciałaby mieć takiego osobistego fotografa. No dobrze przeczytałem. Nie, w rączkę. Tylko widz. Za młody, nie. Nie użył polskich znaków, to przeczytałem dobrze, nie, no. Nie, królowa, nie całuję. A haczej sześć. Ale słuchaj, było bardzo miło, naprawdę. Słodziaki. A ja lecę na drugą rękę. Dobrze, to leć na drugą. Nara. To buziaczek. Pa. Nara. Miło było cię poznać. Pa, pa. Powodzenia. Hej. Ten on chyba wygra w sumie mi z klikiem. I poradzę. Jak myślisz, udało ci się przekonać singielkę? Czy dała się nabrać? Miejmy nadzieję, że się będzie trzymała tego, że no nigdy nie miałem dziewczyny. Że rzeczywiście jestem miłym chłopaczkiem 25 lat. Aha, 6-7. Ale że rzeczywiście nigdy nie miałem dziewczyny i że no... Co głodnemu chleb na myśli, chuch. Aleks jest bardzo fajnym młodym chłopakiem, który jeszcze nie wie sam, co chce od życia. Bardzo mi się podoba jako młody człowiek, ale to nie jest typ faceta, z którym mogłabym się spotykać. Jezu, mogłabyś go wychowywać? Tu też. Moim zdaniem bardzo dobrze sobie poradziłeś. Kłamałem tylko w kwestii szalika, bo komin też nie jest mój. Ile lat ma ta baba? Się dopiero jak się napił wina, rozkręcił 18. Się. Co? Nie, to nie, to nie jest mój klimat, to jest jakaś pomyłka. Ale nie żałuję, że się z Aleksem spotkałam. Bardzo było miło mi go poznać. No ma 18 lat, ale miała 4 rozszerzenia na maturze i ze stresu ją postarzało trochę. I jak Ada? Aleks dał radę? Sadgę. Szkoda mi jej. W pewnym momencie się zaczęli dogadywać, więc moim zdaniem było bardzo spoko. Najważniejsze, że mimo wszystko się dogadali, ale teraz będzie gorąco. 118. Wie, jak podnieść o nie, to ten. W związku i nie tylko. Poznaliśmy się na. Ej, to jest taki trochę random, no wiesz, no, nie? Zobaczyłem na scenie i się zakochałem. Taki dziwny, ale może nie, może jest normalny. To był taniec z walizką, z której wyciągała swoje pochodnie i na tym spektaklu przypaliła sobie tyłek. Lubi grać z ogniem, ale ty też chyba to lubisz? Hoduję węże i ogólnie zwierzęta egzotyczne. No właśnie, my się idealnie tak dopasujemy. On mi pomaga w mojej pasji, ja mu pomagam ze zwierzętami. I tworzą gorący duet, Realne, po nie prostu obra- jest ogień. A dzisiaj będzie iskrzyć? Jaki jest plan? Raczej moją taktyką na dzisiaj będzie zagranie introwertyka z dziwnymi zajawkami. To na H69. Ej, podobny jest tego typa z ikony. No. Żeby się tylko nie przestraszyła. Może zabaw ją czymś. Możesz jej poszpanować tym, że umiesz żonglować. Tak, umiem żonglować. No, dawaj. Jednym pomarańczą chyba. A monera. Patrz i ucz się. Przecież to jest proste. O! Tutaj no nie i po challenge'u. Nie, właśnie to mnie i dam do jedzenia. Ale wiesz co? Wszystkie ciuchy pochowałaś. Co się stało, Adamczyk? Nie. Nie. Nie, bo ja cały czas ci tu pomagam. Zamiast ty się zająć tym, to już dawno bym to zrobiła. Ale czas leci. Aha, 6-6, co ty piszesz? I trzeba działać, bo singielka. Jak się... tak możesz? Dlaczego nie sprzątasz jak 90% Twitcha? Co? Zły przykład dajesz? Czego nie sprzątam? Zbliża i na pewno ma już plan. Dzisiaj mam plan, że sprzątam po psie. Fajny chłopak, starszy. Nie będzie jakaś dziecinada, tak jak wczoraj był dziecinny, troszeczkę. A właśnie, Adamczyk, a to jutro chyba.
taki jakiś szamański chłopak. To nie, dalej, zupakuj, pakuj. Ja ciekawości, co ty tu w ogóle... Oj, co oni robią? Nie musisz wiedzieć, nie musisz wiedzieć. Co robi AH-69? Każdy ma swoje tajemnice. Ilona jest zwarta i gotowa do gry. I spróbuje tak, przejrzeć Mario. Mateusza na wylot. Zaraz będzie. Dobra, to ty leć. Ja to już sobie sam wszystko poogarniam. Dobra. Do powodzenia. O. Pora ukryć się w pokoju. Zaczynamy wielką grę. Mateusz dopieszcza wystrój. Ma duszę romantyka. O kurde. Mateusz, ty iPhone'a jej da? Nie krępuj się, wchodź i czuj się jak u siebie. Jest tutaj ktoś? Halo? Dzień dobry. Hej. Hej. Nikt, kto robił God of War Valhalla, nie ukończył na tym poziomie, co ja gram. No ja skończę jako pierwszy na świecie. Czemu nie otwierasz drzwi? Przepraszam, toalet cię byłem. Ilona jeszcze? Mokra ręka. Nie chciałbym cię tam. Nic, dobrze. Wygląda, jakby była starsza od niego. Sam mieszkasz tutaj? Znaczy, zaraz ci wytłumaczę, bo to jest trochę głupsza sprawa. Na razie to zapraszam. Dobrze. To jest dla ciebie. Czekoladki niestety. Ojej, podziękuję bardzo. Nie było. Oj, fajnie, akurat uwielbiam słodycze, trafiłeś. No miło się wydaje. Ogólnie, co do mieszkania, to jest trochę taki problem, że ja nie jestem stąd. Przyjechałem tutaj tylko dla tego programu. Aha. To jest, pochodzę z Wałbrzycha. Lubisz czekoladki? H66? Mieszkania, bo mam trochę problem, gdzie wynajemcy nie do końca go, że tak powiem, rozumieją, bo hoduję zwierzęta egzotyczne. Oj. Głównie węże i inne tego typu gady. Dobrze, że tutaj ich nie masz, bo bardzo się boję węży. No jak się ma dom pełen węży, to zawsze jest ciepło i przytulnie. A w ogóle czym zajmujesz się na co dzień? Jestem szewcem. O, ja to wiem, mi się Maja. Przydał, bo ja właśnie tak cały czas psuję. Ej, szewcem jest, to jest taki zawód rary bardzo, nie? Drogi, coś popatrz. Nie ma problemu. Szkoda, że nie wiedziałam, dzisiejszych czasach. Buty do naprawy jedno. Stópkę pokazuję. W suwak, widzisz? Tylko w tym bucie nie, tylko inny i bardzo taki jest większy. Ten boczek się wyłamał, jak taki jest boczek i nie ma gdzie tego włożyć. I nie można nic takiego samego zapięcia dostać, tylko takiego większego, nie? No to ci powiem, że... Tak, defrost H67. Nie ma dobrego szewca. H67. Nie, no bo to jest 15 minut roboty. Ale to jest piękne, jak ona pokazuje mu właśnie tą nogę, tak kokietynie i tak dalej, a on tak... Masz dziewczynę? Nie, niestety nie udało mi się jeszcze znaleźć. Znaczy kiedyś miałem przez długi okres czasu, bo to było prawie 9 lat. Okay. 9 lat byłeś w związku? Aha. Ale niestety to się troszkę chuj kończyło. A dlaczego? Bo mnie miesiąc przed ślubem zdradziła z moim najlepszym kumplem. A teraz ja mam do ciebie pytanie. Ty, to prawdziwa historia? Dlaczego ty nie masz chopa? Chcę być sama chwilowo. Jestem po związku, którym na razie chcę odpocząć. Toksyczny. Nie, żartuję. Nie, po prostu nieudanym w związku. W sumie każdy. Powiedziała prawdę. I od razu kłamie. Dobra, to ja przepraszam cię na Dobrze. Chwilę. Czas na krótką przerwę. On grał w głupi i głupszy z tym grzybem na bani? Co to za pytanie? I rozmowę z osobistym doradcą. No hej. No hej, co ja uważasz? Ja pierdzielę. Całkiem sympatyczna babka, ale nie mój to. No zauważyłam. Oj, nie mogłabym z osobą mieszkać, znaczy nie mieszkałabym z nim, jakby miał zobaczymy. Na pewno nie. Musiałby wybrać... Tam ma telewizor nad tym, jak to się nazywa... Tupę, taka kanapa, no nad tym, a no. Narożnik nie przyjdzie do i tu w kuchni. Biedna się boi. I tu no trochę kolejny. Bo tu widzisz? Nie wierzę, że ten chłopak jest nie stąd. Może w końcu je zapalisz te świeczki? Oni takie zgaszone są. Zagram z Florence Sandals. A Ilona nie marnuje czasu? Ej, ona jest różowa? Jaki miała... Czekaj, ona miała ten skin cały czas? Ty, jestem ślepy. Myślałem, że ona jest na czarno ubrana. Dobra, nie marzę. Kubeczek z dzieckiem. Była na czarno? Nie no, różowa jest. Ty, też myślałeś, że była różowa? A czy śniada?
Dzięki, Oliwia. Witam. Muszę się jego Oliwiak. Zapytać, co powiesz na ten temat? Dziecko. Możesz powiedzieć o dziecku swojego brata? No. No właśnie. Ej, widzowie, mam zimna pytanie. Mnie? Ten kolega grał w Głupi i Głupszy z tym grzybem na pani. A to też dziecka brata? Możecie się pobawić, a nóż zaiskrzy. Nie mogę tu nic. Ja to piękne widzę, napisałeś. No. Ukryć, to byś to ukrył. No tak. Pokaż ty. Z tym grzybem na bani. Jak to? No w końcu szewc. Jaki masz plan? Ej, myślisz, że mi naprawiłby buty? Bo jak masz z tyłu piętę i tak na wyżej te ścięgno Achillesa gdzieś, nie? I mi się taka dziura zrobiła w bucie, także i taki wystaje coś i to mnie ociera. Co zrobić? Zobaczymy zaraz. Kupić nowe. No, ona ci pokaże te buty. Pa. Jestem. No to już ile to masz lat? A czy to wygląda? Jakie zapiętki, co to jest? A powiedz mi, a czy to jest kubek? Pokaż stopę. To jest Rafała. O, mrugnął, czyli kłamie. Który mi udostępnił to mieszkanie. A, to jest jego córeczka? Tak. No ja się mocno zastanawiam, czy mu uwierzyła. A powiedz mi, a buty? Buty? No na pewno to nie są moje buty. A, bo ja dużo jest damskich butów. Nie, to jest dużo damskich butów. Mówiłem, że to jest mieszkanie, które po prostu udostępnił. Ale on mówi, że nie ma dziewczyny. Srebrną. Nie, nie powiedziałem, że nie ma dziewczyny. Aha, chciałam cię wkręcić. Ogólnie nie zabraniają mu dużo rzeczy. Ma się po prostu... Ma się bawić. To jest dla nas zabawa, eksperyment. Dlaczego nie odpaliłeś tych świeczek? Nie zapaliłeś? Z jakichś przyczyn, ponieważ mi trochę zaskoczyłaś, bo byłem w toalecie. A na mieszkanie. Jakbym wiedział, że chodzisz, z tym grzybem na bani. Zimne ognie to są, szczerze mówiąc, chyba małego, znaczy małej. Ale jak chcesz, to możemy sobie zapalić na balkonie. No jak chcesz. A czemu nie w domu? Ze świeczkami w dom podpalić? Nie, lepsze. Ale no, długie, fajne, ty! Fajne. Ludzie powiedzą, że jakaś imprezka grubsza. Zimne ognie odpływają. Butę przerobić na onuce? Jakie onuce? Takie dla konia? To tak szczerze mówiąc... Coś cię powstrzymuje, ale zabawa. Żeby kogoś znaleźć, czy... Tak nie, nie, jakbym chciała, to bym mogła mieć, ale nie chcę. Dlaczego? Może chcę pobyć sama. Ona bardziej wygląda, jakby potrzebowała faceta, co jest równie silny jej charakterem. Właśnie, lubisz ogień? Tak, lubię ogień. Też. A wiesz dlaczego? Bo ogólnie jeszcze tam pluję ogień. Bo co? Pluję ogień jeszcze. Naprawdę? Tak. Pokaż mi. No, nie mogę tutaj tylko powiedzieć mechanizm. Ty lubisz ryzyko takie, tak? Pluję ogień. Tak. Trochę lubię. Tupa jaszczur ognisty. Ty, on był w gotiku jako jaszczur ognisty z tym grzybem na bani. Ja, ale nie wszystkim to odpowiada. Chodź, ja nie myślę, że oni przypliwie mogliby przegadać z tym grzybem na bani. Ja bym chciała zobaczyć, czy tam czasami nie ukrywasz jakichś damskich rzeczy. Dobrze, i ci powiem, że ukrywam. Znaczy nie ukrywam, ale są na wierzchu. Nie mam nic do ukrycia. Jestem cały twój. Raczej wątpię, żeby doszło do jakiegoś zbliżenia. To ja cię zostawię. Dobrze? Tutaj możesz sobie dobrze. Rób co chcesz, a ja wpadnę na chwilę do jak sypialni. Jak Orn? A, Orn są był ogniem. Są takie tutaj pochowane rzeczy. Te buty. Buty mi już po prostu po butach. Klapeczki damskie po domu. Czyli one tam już wie. Mi się wydaje, że obok pokoju jest dziewczyna. I na pewno to jest jego żona. Nie ufać się. No, staram się jak mogę. No wiem, ale uważa, że wiesz, to dużo jest rzeczy. Korkalom? Przed ścięciem prostownica, włosów. Prostownica. O, jeszcze jest taka prostownica, jak ja chcę sobie kupić. Po co fajne tego tyle jest? Uściemniaj, no, burde. Tu ubrać, postaram się. Ilona jest nieufna i ciężko ją wkręcić. I co myślisz? Co chcesz zadziałać? Szczerze mówiąc, no. Proszę ją spełnić, czy pójdzie na randkę. Jeszcze poza tym. No. Fajny, aha, jest fajny chłopak, ale aha, umie dobrze grać. Ja tak uważam. Dać. I bądź odważny. I działaj. Do ataku. Słuchaj, Mateusz, ja muszę uciekać do domu. Jeszcze jest godzina późna. Bardzo by było, było mi miło ciebie poznać. Czekaj. No? Jeszcze chwilę. Dobrze. Dałabyś się zaprosić na jeszcze jedną randkę?
Czy bym dała się zaprosić jeszcze na randkę? Takie mam do ciebie pytanie, czy ja ci się w ogóle podobam? Jesteś bardzo inteligentnym, mądrym chłopakiem, ale jak chodzi o drugą randkę, muszę się zastanowić. Ale to jest do przemyślenia? Do przemyślenia. Został sfrędzowany. A też się przytulił? Nie. To przez tego grzyba na bani. No, nie chcę się nawet przytulać. Odezwiemy się. Chyba dostał eleganckiego kosza. Cóż, i to byłoby na tyle. Przykre, no. Ale no tak bywa, no co zrobisz? No bywa, no. Fajnie, jesteś chłopak. Temperatura letnia, fajerwerków nie było. Nie masz grzyba na bani, też się frędzonują? Nie przejmuj się. Na początku myślałem, że będzie to właśnie typ dziewczyny, której w ogóle nie trawię, czyli taki, który się gdzieś tam rzuci nogę, czy co? Zacznie się bardziej zbliżać. A okazała się bardzo fajną, konkretną kobietką. Bardzo fajny okay. Chłopak, przystojny, spokojny. Tak zwana, jakby to powiedział pewien artysta, agentka. Fajnie, nie, jak on to mówi? Zajęty. Zanudził mnie, troszkę zanudził, zero muzyki, trochę był nieprzygotowany na tą randkę. Ja myślę, że nie przekonałaś jej. Że moja gra aktorska się nie przekonała? Ona szuka jakoś, wiesz, pewnego siebie. Kiedy go zbajeruje, za rączkę pocałuje. Uważam, że ma drugą połówkę i dlatego jest taki spokojny. Trzyma dystans, boi się. A Longa obczaić na trailerze? Dziewczyna i nie chciał po prostu, dziewczyna druga, no nie chciał ze mną nic tak poważnie. No, czemu ona gada jak ten, hej Meces, chcesz ten gadać już, skip. Wydaje, żeby mnie zmylić. Skip. Nie wiem, o czym ona mówiła. Już po wszystkim. Ilona raczej nie dała się przekonać. Liczyła ona na wygląda coś jak żaba z Naruto. Może Tomek da radę i stanie na wysokości zadania. Czy oni są, jakby to powiedzieć, Tobiasz Guy Gaming? Przepraszam, nigdy już nie powiem tego niku w ten sposób. Jest wygadanym singlem i niezłym graczem. Single jestem od ponad pół roku. Byłem w związku 10 lat. No, powiem szczerze tak, już nie miałem zaufania do kobiety, z którą byłem. W sensie poznałem tą kobietę, z którą może mi się udało ułożyć na nowo życie, ale to wie, czas pokaże. Ale wie, ma łańcuch, musi być. To srebro prawdziwe? Uda, to a jak nie, platyna. To też nie będzie źle. Tomek jest silny i nie użala się nad sobą. Ogólnie zawodem jestem górnikiem. Gada jak ekskuca? Obecnie pracuję na kopalni Halemba. To jest jedna z słynniejszych kopalni, jeżeli chodzi o wypadkowość. No i zjeżdżam 1000 metrów pod ziemię. Wymieniasz czy nie wymieniasz jakieś karty, czy wymieniasz coś? Mój mózg jeszcze pracuje. I zastanawiam się, czy ryzykować. Czasem trzeba zaryzykować. Obecnie teraz przyjechałem do kolegi na weekend do Warszawy. Powiedział, że poza mnie jest ciekawą kobietą. Więc zobaczymy, może Anusz to będzie ta... Kolega chce z kimś poznać i go wkręcił do programu. Co jest? Chcę ułożyć nowe życie. Na randce nie byłem już ponad 10 lat, więc czas pokaże, jak to będzie, bo to... Nie wiem, czy mam to w sobie coś jeszcze. Musisz przede wszystkim pokazać swój charakter. Swoją osobowość. No. Trochę wiesz. On mi się z kimś kojarzy. Z coś kim? Fajnego dla niej przygotować. No, czymś ją zaskoczyć. No to trzeba będzie pomyśleć coś na ten temat. No. Musisz sobie właśnie pomyśleć, co lubisz najbardziej gotować albo... Ty, a to nie jest ten kolega od Roka Alona? On trochę tak gada. To jest kolega Roka Alone, ten z podcastu. Ci wychodzi najlepiej, wiesz. Chcesz przygotować, chcesz napić, co zjeść. No, może się uda coś. Wiesz, nie mówię od razu z wysokiej półki. No to trzeba będzie mieszkanie wyżej ogarnąć, jak tam przyjdzie, żeby... Boris, no. Ty tu mieszkasz i ja tu przyjechałem, a nie jest tak, że tu sprawdzasz sobie dziewczyny, jakieś od nich rzeczy jest całą coś. Dobra, fajnie zakończyć było grę. Rzeczywiście on gada jak ekskuca. Do roboty. Tak się mówi jego nick jak coś. Ogarniajcie mieszkanie, żeby wstydu nie było. Ja, to muszę być dobry zapach. Widzisz, niektóre jesteś rzeczy już jesteś AH660 też? No ale spoko, zobaczmy, przejrzymy wszystko po kolei. Jak Lukas. O, widzisz, patrz, tu masz trochę do pozbierania.
No. Do makijażu. No facet by używał mleczko rumiankowe? Ja używam sami. H61? Tak, po goleniu. Nie, po pracy. A wpisz AH62. No to niech będzie, tylko te złotka jakieś. Jeszcze złotka i tę kletkę jeszcze możesz wziąć. Dzisiaj liczę na to, że będzie jakiś fajny chłopak, rozrywkowy, nie taki jak poprzedni chłopacy, że z czymś mnie zaimponuje, że wreszcie jakiegoś pazura pokaże. Domek się postara. Ej, oni będą razem, jak nie, to nie wierzę w miłość. To pewne. Wszystko już mamy, ona tak naprawdę zaraz będzie, więc wiesz, ja spływam, stary, zostawiam cię, piona. Zostawiam cię. Piona bita. Samego działaj. Dobra, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, nie? A jakby coś poszło nie tak, to od czego ma się kumpla? Na to jego ten z grzyba. Zawsze możesz liczyć. No to pierś do przodu i do ataku. Babka tylko zmienia chromy na skinku, no. Co potrafisz? Prawda, cześć. Prawda. Tomek. Ilona. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Proszę. Tak myślałem, że tak będzie wyglądała. Nie wiem, slasher, o kogo chodzi. O co chodzi? Uwielbiam słoneczniki, trafiłeś w mój... Tak? Tak. Nie wiem, chyba tak. Chcę słyszeć. Napiszmy czegoś? Soku? Co? Tak, coś zimnego. Coś zimnego? Nie mam problemu. Dobra. To kapi chyba cię jakoś tak. Nie posłuchał. To był dobry wybór, ten słonecznik. Lubisz obecną słodkę? Uwielbiam, bo tak? Jestem wegetarianką, to no akurat. Proszę. Trafiłeś? To miło mi. Co chcesz kroić? Mogę pokroić brzoskwinię. No, wygląda na ciepłą, sympatyczną, uśmiechniętą kobietę. Oni będą zobaczymy razem. Daj jej IG, bo na pewno są. Dalej potoczy. Sam tu mieszkasz? Nie, w mieszkaniu kolegi. Aha. Zaprosi mnie na weekend. Aha. A skąd jesteś? Ja z Zabrza, ze Śląska. Bo co porabiasz na Śląsku? Jestem górnikiem. O, proszę. No. I co w tym górnictwie w ogóle, jak to jest? Ciężka praca, nie? Z pod ziemią? No, tysiąc metrów pod ziemię zjeżdżam. O Jezu, ja bym nie mogła. Czemu nie? Ja mam fobię taką, że jak jestem w pomieszczeniu zamknięty, od razu panika. Ciekawe. Tematy są do dyskusji, widać, że ją bardzo to interesuje, co Tomek robi na co dzień. Dziwuje mnie to, że jesteś górnikiem, fajny facet, no i sam. No i tak nie szukają, wiesz, tak żeby na siłę szukać. Jakie kopalniaki, co to? H67. Tylko... Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniej osoby. To nie jest Boxdel. Jest duża szansa, że coś z tego wyniknie. Lubisz na słodko? Tak. Ojej, wystarczy. Fajnie, że Tomek się nie stresuje. Więcej bitej śmietany. Moich rad i uwag. Randki to tak wolę poznać kogoś gdzieś niż w ciemno. Zawsze dawaj na Summoner's Rift. Poznamy się. A co na żywo też poznajesz? Też nie wiesz, na kogo trafisz, na żywo, jak poznajesz ludzi. No też się nie wie, ale wiesz... A też możesz trafić na słodka, który ciebie oszuka. Właśnie. No, więc to na to chodzi. Zgadza się, no. Tak jak mówisz. Właśnie tak jest. Ona też sobie wygląda na tyle adekwatnie do niego, na topie? Że... Tak. Pasuje. Będę jej gankował, dobra? Ta ten związek ma sens. A więc co, na widzę, zostawię. Zwrócę się do ciebie. To dobry moment, żeby się naradzić z kolegą. Czekaj, co? AH50 to jest AH67? No nie. Ustalić, co dalej robić. No i co, stary? Podoba ci się? Niezbawnie. No to podoba mu się. Coś ma innego w sobie. Jest taki, no, interesujący facet, naprawdę. Będzie atrakcyjna dziewczyna. No. Taka zdecydowana. Ale wścibska i nie wierzy na słowo. A więc miej się na baczności. Płaszcze pindalskie. Jak oni nie będą co razem... Co powiedzieć o tych rzeczach? No się będzie zaraz rozbierała. To dostajesz grzyba na banie. Ładne szpileczki też mam takie. Czym się zaskocz. Dobra. Czym się zaskocz. Spróbuj to wierzyć. Zerknę sobie. Czemu taki chłop nie powie? Czekaj, pójdę na chwilę do kolegi się poradzić i cyk, frisiano? Każdy z nich to gada właśnie. Dlatego ona nie wie, co się dzieje. Bo tamci udają, że są z kolegą, a ten musi pokazać naprawdę, że jest. Mój gust. Mam taki bardzo dużo kiecyk. Aha, no bo on strollował, Patryk, już ten. Mam sukienki. Ze Śląska. Chcę na nich powiedzieć. No słuchaj, no przecież... Dobrze wiesz, że mieszkałem tu wcześniej z matką, no jejku, no to nie wiesz, co jej powiedzieć? Jak coś, to wiesz, gdzie dobra. Nara. Będziesz musiał udowodnić, nara, że nie jesteś wielbłądem, a to łatwe nie jest. Masz fajną kobietę. Ja nie mam kobiety. Mówię ci, słyszymy moja walizka, mój plecak, moje rzeczy. Będziesz sobie moja kosmetyczka na pralce. Ale on strollował, ten kolega go, ty. Ale go kolega strollował, ty nie mógł mu ogarnąć mieszkania, jak mu je dał?
tylko zostawił wszystkie ciuchy żony, ty. Ale go kolega strollował, nie? Sadgę dla niego. Zobacz jego miny. Jemu się chce płakać. Tak. To jest kobieta, która ma mój styl. Mam jeden tylko kombinezon, tylko różowy. I mam jeden tylko szpilki, tylko nie tą wysokość, bo nie masz takich. Masz troszkę wyższe. To są moje najniższe. Najniższe? Buciki komentuje, sukieneczki, kreacje. Nie wiem, a to kolega. I tak? Dziewczyna? Nie, czy jak kolega ty mieszka. Kolega mieszka. Tak. Dziewczyną? Nie. Nie wiem, czy dziewczyną, bo nie pytałem się o to. Fajny ma gust. Powiedz jej prawdę, no. Albo zmień te... Co ma powiedzieć? W sensie nie wie, czy ma kolega dziewczynę, widząc te rzeczy, i on mówi, powiedz mu prawdę, czyli kolega jest jakby transem? Bo on powiedział, powiedz mu prawdę, a tamten powiedział, że nie wie, czy kolega ma dziewczynę, czy mieszka tu z nią, mimo że są damskie rzeczy. Temat i powiedz jej, co lubisz. Dziwne. Grasz karty? Karty grasz? No, oczywiście. Nauczysz mnie? A co byś chciał zagrać? Nie wiem, w ogóle w karty nigdy nie gram. No zapraszam. To najwyższa pora zagrać. Kto tylko gra w karty, ten ma grzyba na bani. No ale co, że co, że jak znasz to powiedzenie? Ja, ty wygrasz, ty mnie zapraszasz na randkę. Ja wygram, to ja cię zapraszam. Dobrze. Dobrze? Dobrze. No. Widzisz, ona chce się z nim umówić, widzisz? Spodobali się sobie. Mówiłem ci, jak oni nie będą razem, to... Kiedyś... Żartuję, dobra. No proszę, jak sobie dobrze radzi. Tak, to damy tak, proszę. Co to za gra? Wojna? No, mogę to. Oni razu to możesz. Oni w wojnę grają? No widzisz, jak ci dobrze idzie. No, całkiem im dobrze idzie. No, no i wygrałaś. Podłożył się. Widzisz i wygrałam. No jeśli nie było to celowym zabiegiem, no to wow, jestem pod wrażeniem. No wygrała, trzeba to uczcić. Pora na gorący taniec. Teraz spróbujemy. Możemy zatańczyć, ale włącz jakąś muzykę. No, w końcu bym to zobaczył, jakie mają umiejętności taneczne. Impreza się rozkręca. Może jednak coś z tego będzie. Ta muzyka. Może się w końcu o nią otrze, ona taka jakoś się zniszczy. White Monkey PLS, on tak wygląda jak tańczy, serio. Ej, on wygląda jak White Monkey PLS. Impreza się rozkręca. Może jednak coś z tego będzie. Ej, serio, to jest on. Zoba. Nawet rękowa tak rusza. Może się w końcu o nim otrze. Ona taka jakaś jest nieśmiała co do tego tańca. Nie chce się odkryć. A to trzeba się odkryć. Ja tak nie lubię, to jest wieśniacko. W końcu jakiś jest klimat. Włączyli fajną muzykę. Legia Warszawa wygrała 2-0. Okej. Awansowali do fazy jakiejś tam. Okej, to git czy źle? Bawić. Pokażesz mi, gdzie jest łazienka, skorzystaj z toalety. Taka 3-4. Może jeszcze coś na ciebie znajdę. Tworzy się coś fajnego, to może być... Git, okej. Źle, czemu źle? Ilona wciąż ma wątpliwości i szuka dziury w całym. Pierwsze, co? Dziewczyna używa żelu do twarzy, co ja. Ostatnio się żadne nie nadaje, to potem. No ale co ona powiedziała, że ona się czuje dobrze przy tej muzyce, ale nie chciała... Ty, oni się trzymają, patrz, gdzie idą ich ręce? Szt, i tak są. Rel? Tak ręce wyglądają w tym momencie. Przysięgam, no spójrz. Nie no. Dobra. Odwalać? No, to nic złego oczywiście. Dobrze obrana. I znowu szczotka pełna podejrzanych włosów. Nie wygląda to dobrze. Co szczotka ma? Ale powiedziałem, masz na pracy moje rzeczy, nie? A właśnie, nie powiedziałem, że to są rzeczy twojej dziewczyny. Bardzo dużo kosmetyków. Co? Dużo się maluje. Maseczki do włosów takie używa, widzę ja właśnie fajne. Ale go kolega strollował jak peta najgorszego. No po co on to wszystko zostawił? Ale śmieć, no. No ja już jest na pewno. Ona powiedziała, że ty na pewno kogoś masz. No to właśnie mówię, wiem, że... Moja walizka stoi, mój plecak z rzeczami. Uder? Ciężko będzie Ilonę przekonać do swoich racji.
On przekonuje ją niczym Grzegorz Braun, że dobrze zrobił i no nieważne, bo zaraz napiszesz i że dobrze i ja powiem, no nie wiem, i ty napiszesz pieprz ją. A ten dalej, no musi być. Musi być następna randka i. Dobra, czuję, musisz uciekać. Musi się przytrzymać. Dobrze? No nie wiem. Słuchaj, powiem ci tak, ta dziewczyna tego twojego kolegi, no? To ona chyba musi być bardzo podobna do mnie. Irena oczywiście frenzy. Biżuterię lubi nosić taką jak ja. No. Używam ten sam do twarzy żel. Jest? Już mówię o swojej wściekłości na kosmetyki. Mi na tyle już wystarczy. Powiem ci, że ja się spieszę na kolację i jeszcze jesteśmy umówieni na następną randkę. Muszę już uciekać, o. Ale tak było miło naprawdę im poznać. Powiem ci, że z tych trzech randek to była najlepsza. Mnie to cieszy, że tak powiedziałaś. Jest sukces, także... Nie, kolego, posłuchaj. Randka, to była a naprawdę cieszy, bym jest. Listwę mu sprzedał za to, co zrobił koledze. On powiedział, że kolegę zapozna, czyli tamtego, co brał udział w programie, z jakąś dziewczyną, po czym wkręcił go w odcinek jakiegoś programu, jeszcze rzeczy żony nie sprzątał, żeby ona myślała, że z kimś... Ham! To jest kolega, czy to jest impostor? Sukces, także... No to do zobaczenia! Zdenerwował mnie. Chyba wpadła w oko singlowi. Będzie druga randka? Z chęcią bym się z nim mówił, nawet przy kolacji. Gdyby chciała, to z chęcią bym się mówił gdzieś na kawę, na ciastko, by przyjść porozmawiać. Dzisiaj była chyba najlepsza randka z tych trzech, co była to najlepsza. Masa, wybacz. Fajny chłopak, bo starszy, wreszcie nie dziecinny, taki jak do tej pory miałam chłopaków. Czyli sukces. Kumpel może być dumny. Typie, on go uratował. Ty byś chciał umówić się z mumią. No i co, jak myślisz? W końcu randka ciekawa. No. Ciekawa dziewczyna. Fajny charakter. Miło się z nim rozmawiało. Chłopie, co ty piszesz? Ty chyba masz grzyba na bani. Ale za to fajnie gra w karty. No ale ci powiedziała na końcu, że ma tam jeszcze, wiesz, spotkania, ale że było fajnie. Powiedziała, że fajnie, że jedno z lepszych spotkań. Nie właśnie, że jedno z lepszych, także jest. Ciekawe długą randkę czeka, nie? Uważam, że ma bardzo fajną żonę albo dziewczynę. Ząg nie uwierzyła. Może coś, coś i to wina tego kolega. Kolegi. No, wiesz, no. Ej, daj Instagrama i zobaczymy, czy tam razem śledzimy ludzkie życie. Spięć. Dobra, zobaczymy. Nie wiem, pan będzie chyba tak. I to byłoby na tyle. Już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Ale który z trzech panów zdaniem Ilony jest synem, a którzy udawali. Ciekawe, czy odgadnie. Wszyscy uczestnicy gry stawili ty, się w kontakcie Alvaro, i w napięciu czekają na singielkę. Wygląda jak Tony Montana. Cześć chłopaki. Cześć. Miło was widzieć z powrotem. Nam również. Nam też. Okularki, złotego. No, dobrze, nie? No. Dalej twierdzicie, że Conor jesteście singlem? McGregor, no. Aleks, jesteś singlem? Winny się tłumaczę. Muzyczka? Słyszysz tą muzyczkę? Aleks, jesteś singlem? Jak słyszę tą muzyczkę, to czekam, aż ktoś z gaśnicą padnie tutaj. Jesteś singlem? Tak, jestem. Też jesteś tam? Oczywiście. No wszyscy są single. Wszyscy są single. Tak. Cholera. To może spróbujcie mnie jeszcze raz przekonać. Tomek, może od ciebie zacznę. Zajecham cię przekonać. Nie wiem. Mówiliśmy się na długą randkę, tak? Tak. No. I dalej się tego trzymam. Dobrze. No. Więc jak chciałem cię jeszcze raz przekonać? Ja chciałem jeszcze raz przekonać. Uwierzy mu? Mhm. No słucham. Nie, ja już nie mam więcej pytań. Ona weźmie na pierwszego, daj głos, Mateusz, lipa. Ciebie trochę nie potrafię rozgryźć do końca. Ze mną się umówiłeś, że dasz mi buty do naprawy, to po pierwsze. Tak, przyślę ci kurierem. Tak, u nas znalazło właśnie buty. No. Tylko, że my powiedzieliśmy, że to jest mieszkanie znajomych. Okej. Okay. No. Ej, to jest ten człowiek, co pisze do jakichś pań na OLX, kupię buty, ale muszą być wychodzone i tak dalej. Kupię skarpety, ale muszą być używane. Kubki dziecięce, właśnie czyli buty. Czyli się czepiała. No. I ona mówi, że to są mieszkania znajomego. Oj, Aleks. Aleks, my jesteśmy umówieni na sesję. Bo mówię, siema, że co obecnie robisz? Witam serdecznie. Rozmawiamy na tematy filozoficzne, życiowe, polityczne i gospodarcze w tym momencie. Witam serdecznie. Zdjęcia masz dla mnie? Nie mam, ale wyślę ci po programie. Dobrze. Muszę je porobić i sprawdzić, które są, ci podam maila, które, są, które są dobre. No u nas był szalik, tak? Ciotki ale... i... Szczotka ciotki z takimi krótkimi, siwymi włosami, nie? I powiedziała to na pewno twojej dziewczyny. Taka różnica wieku teraz jest modna. Każdy z was zrobił na mnie jakieś wrażenie. Co? AH66. Nie ukrywam,
Jeden lepszy, drugi gorszy? Czy gorszy i lepszy każdy? No ja już tam mam mniej więcej swojego faworyta, który wskażę go. Napięcie rośnie? Uważam, że... To jest brat nieuczesanej? Który? Ten Alvaro? Singlem jest. Ej, może da na niego, ale nie trafi. Trzeba przyznać, że singielka trafiła na trudnych przeciwników. Ona weźmie tego to pierwszego. To jest łatwe zadanie. Tego Aleksa, tego. Wpieprzyła to. Ta już widać. Aleks. Strategia na nieśmiałego fotografa okazała się skuteczna. Tak. Głupia. Nie uwierzyła w dobre intencje górnika. Aleks ograł singielkę i może być z siebie dumny. Cóż, jeden przegrywa, drugi wygrywa. Kurde. Wiem prawdę, a wyszło jak zwykle. Szatkę. Tak naprawdę cieszę się, że wziąłem udział, dlatego że pomogło mi to z otwartością do ludzi. No cóż, nagroda należy się, Aleks, tobie. Gratuluję. I gratuluję twojej dziewczynie. Dziękujemy. Co to jest w dupę Clash Royale? Brawo dla was, prawda? Sądzę, że ta strategia, którą jakby mieliśmy, żeby udawać takiego trochę luzaka, a zarazem niedoświadczonego, zamkniętego w piwnicy człowieka, był po prostu dobry. Widziałem mentor właśnie. No cóż, moja intuicja mnie zawiodła. Pomyliłam się, ale nie czuję się przegrana. Cieszę się bardzo, że wygrał Aleks. Zawsze mówiłam, że zwierciadłem są oczy, że jak ktoś komuś patrzy w oczy, mówi prawdę. No i nie poszłam swoim tropem. Trudno. A długo randka będzie? No, pomyślę. Pomyślisz? Wymienimy się numerami telefonu. Dobrze. No i zdzwonimy się może. Może? Może. Opluła go? Ej, opluła go. F dla niego. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć urok!